Polskie firmy mają bardzo wielkie szanse dostania się do niemieckiego konsumenta. Jesteśmy coraz lepiej postrzegani na niemieckim rynku. Niemieccy konsumenci bardzo sobie cenią polską innowacyjność, podejście do realizacji projektów. Jesteśmy też znani za wysoką jakość usług i produktów. Niemieccy klienci cenią sobie polskie firmy za wiele aspektów. Jednym z nich jest na pewno elastyczność polskich przedsiębiorców, którzy są bardziej skoncentrowani na efekcie, w przeciwieństwie do niemieckich firm, które są głównie skoncentrowane na procedurach. Przekłada się to w realiach na to, że jesteśmy w stanie zrealizować pewne zadania zdecydowanie szybciej niż niemieckie firmy, a co końcem końców przekłada się na o wiele lepszą cenę z perspektywy niemieckiego klienta czy firmy. Polska jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o branżę stolarki okiennej czy stolarki budowlanej. Również firmy budowlane bardzo cieszą się wysoką renomą. Można powiedzieć, że też Polska coraz bardziej i coraz silniej jest postrzegana również na rynku turystyki medycznej w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, czyli od zabiegów kosmetycznych po już bardziej zaawansowane operacje i stomatologia. Polskie firmy radzą sobie coraz lepiej na niemieckim rynku. Możemy to zauważyć chociażby przez to, w jaki sposób są postrzegane przez niemiecki rynek i przez niemieckich klientów. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj branża stolarki okiennej czy budowlanej, gdzie Polska jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o eksport okien do Niemiec. Nieoficjalnie się mówi, że co trzecie okno pochodzi z Polski. Małe i średnie przedsiębiorstwa potrafią też odnaleźć się na tym rynku. Wiadomo, punktem wyjścia albo podstawowym kluczem jest to, aby odpowiednio dostosować się do niemieckiego rynku. Podejściu polskich firm, które są zainteresowane dotarciem do niemieckiego rynku, należałoby poprawić w pierwszej kolejności świadomość prawną. To znaczy Niemcy są bardzo świadomi regulacji prawnych. Teoretycznie oba kraje przecież funkcjonują na zasadach Unii Europejskiej, natomiast w Niemczech przestrzeganie tych praw i egzekwowanie jest o wiele bardziej intensywne. Tutaj w szczególności branża cała e-commerce może wpaść w taką pewną pułapkę, nie mając świadomości i wiedzy w pewnych aspektach, które mogą grozić naprawdę poważnymi konsekwencjami finansowymi. Drugim wątkiem jest tutaj różnica kulturowa. Często błędnie oceniamy nasze szanse na rynku niemieckim, wychodząc z założenia naszych polskich realiów, nie zdając sobie sprawy z tego, że niemiecki klient kieruje się zupełnie innymi wartościami przy decyzji zakupowej niż to wygląda na polskim rynku. Więc tutaj dostosowanie swojej oferty do niemieckiej mentalności, do oczekiwań niemieckiego klienta jest kluczowym. Także tutaj często popełniane błędy, które kosztują już zdecydowanie wyżej, bo w euro i nie przynoszą efektów.